Cześć wszystkim, dzisiaj film na zlecenie z Telegrama. Dodamy sobie krok po kroku płynność do Logdropa na Spartadex. Jeżeli ktoś nie jest w temacie, może obejrzeć poprzedni film, w którym wyjaśniałem, na czym to wszystko polega i co można na tym zyskać. Dzisiaj została nam tylko praktyka. W wielkim skrócie, blokujemy tu swoje tokeny, żeby otrzymać drogocenne tokeny Sparta. Drogocenne, ponieważ nie licząc airdropa z NFT i działania na testnecie, jest to jedyny możliwy sposób, żeby je uzyskać, a TGE już 3 sierpnia. W bonusie pokażę Wam też jeszcze, jak odblokować wszystkie tokeny GameSwift z airdropa, ponieważ standardowo połowa z nich jest zablokowana do końca roku. Przy okazji dacie też sobie szansę na wygranie $250. Jeżeli jesteś tego wszystkiego ciekawy, to łapka w górę i lecimy z tematem. Wchodzimy na początek oczywiście na stronę Logdropa. O wszystkich fazach i na czym one polegają mówiłem w poprzednim filmie, więc nie będę się na ich temat jeszcze raz rozdrabniał. Podłączamy do strony MetaMaska. Jeżeli macie z tym problem, to wyłączcie w przeglądarce portfel Phantom. Klikamy na przejście do aktywnej fazy. Jak widać, do rozdania jest 6 milionów tokenów. Tutaj mamy informację, ile kasy zostało już wrzuconej we wszystkie pule. A poniżej ilość tokenów, które otrzymamy oraz wartość puli, którą wrzuciliśmy. Wrócimy do tego później. Na samym środku mamy jeszcze wartość boosta do naszych nagród, na który możemy liczyć przy dodaniu płynności. Przy starcie Logdropa było to 15% i ta wartość spada z każdą godziną, które odliczane są powyżej do końca tej fazy, która zakończy się w niedzielę 30 lipca. Zjeżdżając w dół mamy jeszcze prosty kalkulator, który pozwala oszacować cenę tokena Sparta, biorąc pod uwagę jego market cap. Nie chciałbym spekulować na temat jego ceny początkowej, bo od tego będzie druga faza Logdropa, natomiast w dłuższej perspektywie powiem tylko, że 100 milionów mCapu to projekty top 250 takie jak Synapse czy Radiant Capital, więc nie jest to pułap nieosiągalny, biorąc pod uwagę, że Spartadex ma działać docelowo na kilku chainach. Czas jednak to wszystko pokaże. Dobra, przechodzimy do dania głównego, czyli pól płynności. Do wyboru jest ich 5, Ethereum do USDC, Ethereum do Arbitrum, USDC do USDT, Bitcoin do Ethereum i USDC do G-Swift. W kolejnych kolumnach mamy pokazane, ile pieniędzy zostało do nich wrzuconych z rozbiciem na Camelot i SushiSwap, przez które możemy te LP właśnie dodawać. Po prawej nasz wkład, który wynosi obecnie 0 i na samym końcu ilość tokenów Sparta, które przedzielone są jako nagrody do danej puli. Zwróćcie uwagę, że wszędzie, gdzie pojawia się USDC, jest to jednak jego zbridżowana wersja USDCE i tylko taką możemy użyć, więc jeżeli masz na portfelu zwykłe USDC, będziesz musiał je najpierw wymienić na właściwe na którymś z deksów. Adres kontraktu tego tokena zostawię w opisie pod filmem. Każda z tych puli płynności narażona jest oczywiście na ryzyko nietrwałej straty. Więcej o tym zjawisku możecie zobaczyć w filmie, który linkuję w prawym górnym rogu. Najmniejsze będzie ono oczywiście w parze dwóch stablecoinów i taką płynność właśnie sobie dodam, chociaż nie będzie to moja ostatnia. Klikamy na przycisk Provide. Nie wiem za bardzo dlaczego, ale domyślnym wyborem jest Dex Camelot. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. No i osobiście mi się to niezbyt podoba, bo wrzucając USDC będę potrzebował ponad 10% więcej USDT, kiedy powinno to wynosić mniej więcej 1 do 1. Przelicznik jest naprawdę fatalny, więc daję sobie spokój i przechodzę na SushiSwap. Muszę znaleźć pulę ręcznie, więc klikamy na Puls. Na przycisku Create Position klikamy na strzałkę po prawej i wybieramy V2. Spartadex nie obsługuje jeszcze wersji trzeciej, więc jest to niezwykle istotne. W okienku sieci musimy wybrać Arbitrum One. A poniżej tokeny, których płynność chcemy dodać. W moim przypadku będzie to oczywiście USDT i USDCE. Tutaj przelicznik też nie jest idealny, ale musicie przyznać, że bez porównania lepszy z Camelotem, więc lecimy dalej z tematem. Na początek musimy dać smart kontraktowi approvala na dostęp do naszych środków na portfelu. Polecam kliknąć Use Default, wtedy automatycznie wpadnie nam tu ilość, którą właśnie chcemy wymienić lub dostarczyć. Przy kliknięciu Max dajemy smart kontraktowi nielimitowany dostęp do naszych środków, a tego raczej nie chcemy. Lecimy dalej, zatwierdzamy transakcję.
a potem robimy jeszcze raz to samo z drugim tokenem. Po dwóch aprowalach klikamy na dodanie płynności. Mi się osobiście nie spieszy, więc zmniejszam sobie ilość gazu na transakcję, żeby nie zapłacić za nią za dużo. Po chwili powinniśmy dostać info, że pula płynności została otworzona. Wracamy na stronę LogDropa i dla naszego LP klikamy Log. Na początek wybieramy DEX-a, na którym dodawaliśmy płynność, czyli u nas jest to SushiSwap. No i od razu pojawiły nam się jakieś cyferki. Dajemy max. Możemy też to zmienić suwakiem na dole. Na przykład jeżeli chcemy podzielić nasze LP na części i wrzucić je na różne okresy czasowe. Do wyboru mamy 5 wariantów. Oczywiście im dłużej, tym więcej tokenów Sparta otrzymamy. Ja zablokuję sobie całość na 40 tygodni. Jeżeli ktoś gubi się w wyliczeniach, ile to czasu ma też informację tutaj dokładnie, którego dnia jego pula zostanie odblokowana. Jeżeli wszystko nam się zgadza, zjeżdżamy na dół i klikamy na log. Ostatnią rzeczą do zrobienia jest przeczytanie i zaznaczenie wszystkich dupochronów. A następnie approval na ilość LP. I zatwierdzenie transakcji. Teraz możemy wrócić z powrotem na górę i sprawdzić, czy wszystkie liczby się zgadzają. Mała notka, im więcej ludzi jeszcze dołączy i zdeponuje swoje środki w LogDropie, tym ta szacunkowa ilość tokenów Sparta, którą mamy otrzymać, będzie się zmniejszać. Tak to niestety działa i nie ma w tym nic dziwnego. I na koniec jeszcze obiecany bonus, czyli odblokowanie całości airdropa GameSwift. Od razu zaznaczam, że wiąże się on również z dodaniem płynności w LogDropie Sparty. Na początek wchodzimy na stronę GameSwifta, w zakładkę airdrop, zjeżdżamy na dół i klikamy na Start Claiming. Jak widzicie, odebrałem już połowę airdropa, natomiast druga połowa jest zablokowana i będzie dostępna w całości dopiero na koniec tego roku. Jeżeli jednak spojrzycie niżej, to jest informacja, że możecie to wszystko odblokować już od 28 lipca, jeżeli dodacie na Sparcie płynność o podanej wartości. Te liczby LP raczej trudno samemu odtworzyć, ale jeżeli na nią najedziecie, to pokaże Wam się dokładna ilość tokenów, jakie musicie umieścić w puli. Jednak po raz kolejny przestrzegam przed nietrwałą stratą, która cały czas działa, więc zalecam wszystkim zrobienie tego na górkę. Więc jeżeli pokazuje Wam 63 USDC, tak jak u mnie, dodajcie 65, a najlepiej 67 lub 70, plus oczywiście równowartość w tokenach GSwift, żeby być całkowicie spokojnym. Ścieżka jest tutaj prawie identyczna jak w przykładzie, który przeklikałem kilka minut temu. Wchodzimy na LogDrop Sparty, klikamy na Provide, tyle że tym razem lądujemy na prawilnej stronie dodawania LP, więc nie musicie niczego szukać ręcznie. Wrzucacie tyle tokenów, ile trzeba, dodajecie płynność, wracacie na LogDrop i blokujecie tokeny. Czas jest nieistotny, możecie wybrać ten najkrótszy, czyli nawet 2 tygodnie. No i na koniec jeszcze mały konkurs. Każdy, kto doda płynność na tokenie GSwift o wartości co najmniej 20 dolarów, ma szansę wygrać nagrodę w wysokości 250 dolców. Oprócz podziałania na LogDropie trzeba poklikać chwilę na Zili. Link do kampanii podrzucę Wam pod filmem. A i jeszcze jedna alfa na koniec. Jeżeli macie zamiar działać na SpartaDex i rozwijać swoje polis na mainnecie, co przypomnę zacznie się 3 sierpnia, nie blokujcie na LogDropie równych kwot takich jak 500 czy 1000 dolarów,
zawsze dorzućcie parę dolców gratis. A dlaczego właśnie tak, dowiecie się dokładnie za tydzień. Ode mnie to wszystko, zostawcie łapkę w górę, jeżeli film był pomocny i suba, jeżeli nie chcecie, żeby ominął Was kolejny film na kanale. Wbijajcie też na moje media społecznościowe, wszystkie linki znajdziecie pod filmem. Publikuję tam sporo okazji, chociażby do zdobywania darmowych kryptowalut, więc na pewno nie pożałujecie. Do następnej okazji, cześć!